powtarzam, co słyszałem, nie? Dlatego ich puścił, żeby się przeszli po torze, bo twierdzą, że gdzieś są tam jakieś placki i im się to nie podoba. Już są, próbowało się wszędzie równo, nie? Nikt nie kombinował, tylko było to dobre. Także wy macie głośno gadać, że wam to pasuje, nie? Tak. Chyba, że wam nie pasuje. 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 Ja was kocham. Pijamy jeszcze trochę? Czy jedziemy? Jak jedziemy. Jedziemy? Zgodnie z planem? Co? 16 próba? No najwyżej pojedziemy bez prezentacji, jak będą chcieli jeszcze coś dowiedzieć, no bo my nie wydecydujemy. Oni chcą od nas opinię, tak? No to jazdy, to no, nie. Tak. No i okej. Okay. Dobra, to chodzi, o 16 próba. Nieatakowane chyba się tykną, nie? No, chyba tak. Tak, ja otworzyłem, tylko mówię pół minuty i bym... Nie słuchaj złych ludzi, słuchaj tylko dobrych, ale czyli mnie. Prezesa tu nie, tam nie było, nie widziałem. Nie mogę być wszędzie. To ty? No, chyba tak. Nie, lepiej tego nagrywać nie będziemy. Tak, ja tutaj nie powiem to.
Chłopie tak kręci na prostej, że to, no... Faktycznie mnie sponiwirało za mocno mi. Ja przesuszyło się to prawo, że jest już motor... Wciąć motorze, że... Ale to czasy jest, no. I czasy są już... 62, 63 tam. Tak. 63 wygrał. Do góry, nie? Tak. Czyli to tak teraz, trochę przesuwa. Andreas wygrał i miał 63-38. To już miał dużo gorzej. A spokojnie, bez stresu. Jedziemy. Spokojnie, szukamy na następny mecz. To wygra... RO! Jest plan, nie? Jest plan, nie? Jest plan, nie?
Lata! Klaską! Ale będzie przyjemnie tą fakturę wystawić, nie? A ty się przyjemnie zapłacisz. I za ten rekord jeszcze, nie? Pamiętasz, że już byłeś kiedyś rekordzistą rybnickiego toru? Oczywiście, że tak. Dlatego mnie to dzisiaj zmotywowało, bo ktoś i nie byle kto, bo Grisza ten rekord mi chyba zabrał. Ale wrócił we właściwe ręce, więc cieszę się, bo to naprawdę nie był łatwy dzisiaj do jazdy. I dla mnie to był podwójny challenge, czy podwójne wyzwanie, ale sprzęt, motocykle, wpisywały się wyśmienicie chłopaki, wszystko tutaj pilnowali jak oczka w głowie, więc to też jakby ich spora zasługa, że tak to wszystko się poukładało, więc co, dobre wejście w sezon i jedziemy po prostu już powoli, no, dalej myślę o sobie mecz. Bardzo udana inauguracja, spodziewał się pan? Znaczy, spodziewałem się, powiedzmy, że już mecz wygramy. Ta drużyna pojechała bardzo dobrze, punkty były porobione, tor był dosyć bardzo przyczepny, rekord toru padł, tylko się cieszę i tak dalej. No miał trochę trzy potężne strzelby, no ale trochę Krystian tutaj do poprawki, musi coś jeszcze zrobić. Krystian musi coś poprawić z sprzętem, obiecał, że to zrobi, no i powinno być bardzo dobrze. Za tydzień w niedzielę pewnie silniejszy rywal przyjedzie, łatwo nie będzie, no ale ten mecz pokazuje, że jest czas powalczyć z takimi drużynami. Uważam, że ta drużyna, powiedzmy, jak wszyscy zaczną punktować, to powinno być dobrze. Bo jeszcze, powiedzmy, młodzieżowcy coś dorzucą, to powinno być bardzo dobrze. Zadowolony dzisiaj. Ja jestem bardzo zadowolony. Super, gratulujemy. Gratulacje, trenerze.